Na uczelniach wyższych tylko na razie panuje pozorny spokój. Do 1 października pozostało już niewiele czasu. Wtedy też studenci wrócą w mury uczelni, aby nadal zdobywać cenną wiedzę. Coraz częściej na studia decydują się osoby niepełnosprawne, upatrujące w wyższym wykształceniu szansy na lepszą przyszłość. Mogę powiedzieć tak procentowo, to około 20% jest takich osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Także jest to dosyć znacząca liczba. Studiowanie stało się dostępniejsze dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, choćby ze względu na pojawienie się uczelni prywatnych. Jednak głównym czynnikiem pozwalającym na podjęcie studiów przez osobę niepełnosprawną są oczywiście finanse. W tym zakresie zmienia się u nas wiele. Mogą otrzymać zwrot kosztów czesnego, jeżeli pobierają naukę w szkołach niepublicznych, lub plus jeszcze opłatę za koszty kształcenia, które wynoszą 800 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 500 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. I równolegle osoby, które pobierają naukę w szkołach publicznych, wtedy tylko tą dopłatę za koszty kształcenia, czyli te 800 lub 500 zł. W Ostrowcu w ramach drugiego modułu programu Aktywny Samorząd przewidującego wsparcie dla osób niepełnosprawnych chcących zdobywać wykształcenie, pomoc w tym zakresie przewidziano nie tylko dla studentów. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, pobierające naukę w szkołach wyższych, w szkołach policealnych, kolegiach, czy mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Zainteresowanie ofertą jest duże, choć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mają jeszcze wolne środki na realizację zadania. Skorzystać mogą osoby niepełnosprawne posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym. W pierwszym tym, powiedzmy, semestrze, tak jak zaznaczyłem, skorzystały, już udzieliliśmy dofinansowania dla 98 osób, ale te wnioski nadal spływają i szacuję, że na pewno gdzieś będzie ta liczba podwojona. Aby założenia te udało się zrealizować, osoby chcące skorzystać z pomocy muszą jak najszybciej podjąć decyzję. Termin składania wniosków mija z końcem września, dlatego im wcześniej, tym większa pewność, że wszystko uda się załatwić. Bardziej ścisłą współpracę z nami, bo samo, powiedzmy, wystąpienie nie ogranicza się tylko do złożenia wniosku, ale również potrzebne jest zaświadczenie z uczelni, czy później poparcie tych opłat stosowną fakturą, czy jakimś innym dokumentem płatności. A z tym już jest, w przypadku niektórych osób są problemy, które nam przedłużają tą procedurę. Na uczelniach osoby niepełnosprawne radzą sobie dobrze. W Ostrowcu mają wiele możliwości zdobywania wykształcenia. Uczelnie dokładają też wszelkich starań, aby czas spędzony na zajęciach był jak najefektywniej przez nie wykorzystany. No świetnie sobie radzą, bo orzeczenie o niepełnosprawności. Niepełnosprawność jest bardzo różnego rodzaju i w zasadzie ci studenci, którzy u nas studiują, na zewnątrz w ogóle nie widać tej niepełnosprawności, prawda? Także to są osoby intelektualnie jak najbardziej dorównują pozostałym studentom. Dziś wyższe wykształcenie może oznaczać lepszy start w dorosłe życie, zdobycie dobrze wynagradzanej pracy, ale daje też poczucie wyższej wartości. Osoby niepełnosprawne chcące się rozwijać muszą pamiętać, że mają w tym zakresie duże wsparcie.